Cześć, siemano, witajcie, ordeczki, z tej strony Mafia Solid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od Bizona do Leksjona, oczywiście, Farming 17, 17, o, lepiej pasuje. Ta seria, jak mówiłem, powraca, ale będzie sobie tak od czasu do czasu, żebyście czekali sobie z chęcią na kolejne odcineczki. Nie tak, że codziennie, codziennie jak od Zera i od Ara, ale tak, żeby wiecie, fajnie to wpadało, żeby każdy miał czas obejrzeć sobie na spokojnie tą serię. W dzisiejszym odcinku, mordeczki, jak widzicie, manitu przed nami, lecz manitka nie jest nasza. 7:54, także zdążymy spokojnie się wyrobić. Dzisiaj akcja wywóz obornika z kurnika. Kurnik jest przygotowany do wywiezienia, tutaj słomy w tym roku wstawialiśmy na cały kurnik, także cały kurnik jest do naszej dyspozycji. Tu już wcześniej chłopaki zaczęli, troszeczkę sobie wywieźli, ale to później mam sobie zabrać właśnie tutaj z pryzmy w zamian za to. Manitka jest też na wypożyczenie, bo chłopaki tutaj właśnie tak mają, że można ich sprzętem sobie ładować. Ja ogólnie przyjechałem dzisiaj Mercedesem, ale już odpalamy samochoda naszego, wycofujemy, wiecie co? A dobra, pojadę tędy. I spadamy brać się za robotę, mordeczki. Myślałem, że troszkę szybciej wpadnie ten drugi odcinek, ale było troszkę więcej przygotowania z save'em tego wszystkiego, więc pomyślałem, że będzie na spokojnie to zrobione. O, brama nie otwarta, no to, bo to jeszcze chłopaki, to tu rano dzisiaj jest. Muszę sobie sam otworzyć. Dobra, pięknie, klucze, wszystko jest. Mercedes się świeci jak psu jajca, no ale obmyte, wszystko to ładnie, pięknie. Dobra, lecimy sobie. Pojedziemy, wiecie co, przez biogazownię, chyba będzie najszybciej. O, zobacz, jak to się rozpędza, pa, jakbym tu mu wcisnął, to boję się, że na zakręcie nie wrobię. Ale dobrze, na spokojnie. Chciałem wam, mordeczki, podziękować za pierwszy odcinek, że tak z chęcią przyjęliście powrót tej serii. Że wam się to podoba, fajna sprawa, bo wiecie, kurczę, o, ale mam kierunki, tak, ja wiedziałem, że mam takie kierunki. Powiem wam, fajnie, że to wpadło, coś właśnie takiego, prawie że ala singla. O, jest i Stasiu, o, dzisiaj Stasiu bez spóźnienia będzie. Także dobrze, dobrze, ej, Stasiu jedzie. Ale kurna, idzie chłop. Dobra, spadamy sobie, akurat Stasiu pomoże mi podczepić sobie przyczepki. Miniemy sobie pana Stasia w lusterko, ale tam piękna się koszula wyprana, widzę. Spadamy sobie na gospę, podczepiamy przyczepy. Fajnie, bo dzisiaj wykorzystamy obydwa zestawy do wożenia. Będziemy tutaj wozić na to pole, chyba właśnie przy domu, to największe. Ogólnie jeszcze, a dobra, przecież samochodem to ja tutaj wjadę. Ogólnie, mordeczki, wziąłem sobie pole w dzierżawę. To tutaj koło domku, jest tam nieco ponad 3 hektary. I umówiłem się z gościem na 900 euro, tak jak mamy w grze oczywiście, rocznie. Myślę, że to będzie dobra cena. Gdzie jest pan Stasiu? Słyszę jego dźwięk z dala. To pan Stasiu rowerem jadzie. Cześć, Stasiu. Cześć. Dzisiaj Stasiu obornik powozimy. No, słyszałem, coś tam mówiłeś mi ostatnio przez... No tak, i właśnie, chłopaki, jak się widzieliśmy. Chłopaki uszykowali, wszystko się udało zrobić, także nie wiem, papieroski masz, wszystko jest? Tak, jest wszystko. Dobra, to tak, bramy. Możemy ruszać. Bramy otwieram, rower se prowadź, weź tu sobie jak zawsze. Ale Stasiu, pięknie, żeś go chyba też umył, jak ja samochód. Dobra, idziemy sobie pootwierać garaże. Ogólnie Ursusik stoi sobie na warsztacie. Z racji tego, że żeśmy podkręcali hamulce ostatnio z panem Stasiem, ale no, troszkę coś, tam coś nie może dojść do ładu. Dobra, ja sobie wsiądę. Stasiu, podczepimy pod niego chyba te dwie zielone nasze. No tak mi się zdaje, będzie lepiej, nie? Bo tamta jest trochę większa. Jo, tamtą podczepimy pod New Hollanda. Dobra, spokojnie sobie możemy wyjechać. Uważaj, Stasiu, żebym ci ino nogi nie przejechał, bo gdzie ja bym takiego drugiego znalazł jak ty. Dobra, my ciśniemy. Zaraz sobie podczepimy. Także, mordeczki, no mówię, fajnie, że się to przyjęło wszystko, i będziemy sobie na pewno kontynuować, bo mówię, cały czas teraz od Ara i od Zera, więc no mówię, te serie naprawdę was wykańczają, że jak tak powiem. Poczekaj, wysiądę, poczekaj. Dobra, Stasiu, jak ja nawet nie widział kiedy, żeś ty wsiadł, chyba że się od tyłu wchodził. A jak? Przez szybę. Czekaj. Moment, jeszcze nie! Muszę cofnąć dobrze. O, nie będę się siłował, Stasiu. Jest, pięknie, Stasiu, żeś to podczepił. Dobra, gaszę Ursusa. Możemy wysiadać, idziemy New Hollanda jeszcze podpiąć. To ja poczekam już tu. No to poczekaj, poczekaj. Podpiniamy sobie mordę New Hollanda. Dobra, pięknie.
Jest New Holland. O, dobra. Można odpalać. I teraz no mówię, jest taki nawał tych serii. Troszeczkę inne serie zaniedbujemy, no ale bardziej chcemy się skupić właśnie na tych najbardziej oglądanych dla was. Choć Polska już teraz... Łomatko, mewy niespotykana rzecz u nas na gospodarstwie. Choć już do Brączka zapraszam, bo dzisiaj prawdopodobnie też Polska Wieś, bo dzisiaj będę chciał wam to wydać, jest godzinka 11. Czekaj, panie Stasiu, okno se otworzę, będziecie lepiej słychać. Czekaj, tylko którym tu się otwierało okno? A, bo mam na obciążnik przyczepione. Moment. Shift. Prawy. A, tak właśnie, wiecie co powiem wam? Kurczę, te mody do 15. Każdy ma na co innego. Jeden ma na spację, jeden ma na alt, jeden nasz prawy shift. I to tak wiecie, tak to... Dawaj, 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 dawaj. O, dobra. Pięknie, Stasiu. Dobra. Co, ty jedź pierwszym może Ursusem, co? Dobra, to ja jadę Ursuskiem. To ja ale ty pojedziesz pierwszy, dobra? Ja pojadę, no. No, ja pojadę pierwszy i się pierwszy będę ładował już jak coś. Dobra, dobra, to ja jadę już. Dobra, no to ja tu sobie wylatuję. Czekajcie, ale to szybę sobie zamknę, bo jak wjadę tam na kurniki, to wam powiem, może by nieciekawie. Shifta muszę wyłączyć. Dobra, podjedziemy do pana Stasia. Będę mógł otworzyć te prawe drzwi. Nie mogę. Czekaj. Cie. Stasiu! No. Weź zamknij wszystko, bo będzie tak śmierdziało, że później Ursus to będzie już na koniec. Dobra. Dobra, wyjedziemy sobie. A ja nie będę tędy wyjeżdżał. A faktycznie, koguciki muszą być. I dobra, możemy sobie spadać na spokojnie. Wreszcie tandemkę użyjemy sobie. Fajna sprawa, powiem wam, do wywozu właśnie, o nie, w tą stronę, bo kierownica skręcona. Dobrze, bo do przywożenia pijaków chłopaków, właśnie, ja wam dachu nawet nie pokazał, bo chłopaki dach od tamtej pory zrobiły. Ale to później przyjedziemy, to wam pokażę. Dach już jest zrobiony, także gitara, siema. I dzisiaj bierzemy się za tą akcję obornik. Ogólnie, powiem wam, mordeczki, ogólnie sąsiady były u mnie z Bolusiowa Starego. I tak mnie namawiają na przystawkę do kukurydzy, bo tam kilku chłopów ma do koszenia, a nikt no nie ma dobrej takiej przystawki. Wiecie co, pojedziemy chyba właśnie przez biogazownię, jest najszybszą drogą tutaj na kurniki, jak je wozimy na to pole, więc będziemy sobie na pewno wozić na to nowe pole. Ten obornik trzeba doprowadzić to do takiej kultury, to pole, więc mówię, no co, tą dzierżawę wziąłem na razie, myślę, że z możliwością kupna. W niedługim czasie będę chciał, naprawdę będę nalegał na kupno, ale na razie no pieniądze, no i właśnie tutaj jeśli chodzi o tą przystawkę, zastanawiam się, no to będzie kolejny mój wydatek, ale też kolejne będą przychody, bo muszę się z tym liczyć, że no teraz każdy pieniądz muszę mądrze wydać, bo pospłacać muszę te kredyty, jeszcze zakupić muszę krów, dojdzie mi też na pewno spory asortyment, żeby pokupować tych przyczep, jeśli chodzi właśnie o związane rzeczy z krowami, czyli paszowóz, te wszystkie zielonkarskie. Później trzeba będzie też pieniądze na sieczkarnię, ale to już na razie się o to nie martwię, bo na pewno będę w stanie taki przychód zrobić, żeby mi starczyło na to wszystko. Dobra, czekajcie, myślę, że pojedziemy sobie z tej struny. Gdzie tam jest pan Stasiu? Pan Stasiu gdzieś tam jest z tyłu, nie widzę. Jedzie pan Stasiu tam na pewno Ursusem. No będzie miał ciężko na pewno, ale lżej niż z tą przyczepą. Tutaj mi się wydaje, że New Holland jest lepiej dopasowany. O, patrzcie, no to pole fajnie, że chłopaki sobie kupili, chciałem też je pozyskać, no byłoby co robić, nie? Ale zobaczymy może w usługi, zobaczymy co to z tego wyjdzie. Dobra, teraz trzeba dobrze wymyśleć, jak tu wjechać i jak to zrobić, żeby było dobrze ładować. Manitkę tak, żebym postawił, jak postawił. Pan Stasiu tu gdzieś jazd? Jedzie pan Stasiu, dobra. Myślę, że będziemy sobie wjeżdżać. Światło ładnie porozpalane. O, myślę, że sobie tak wjedziemy. Przyczepa niech tu stoi. A wiecie co? Myślę. Nie wiem, czy najpierw nie zrobimy sobie prawej strony. Kurde, ta przyczepa właśnie jest strasznie wysoka, więc będę musiał uważać na to na pewno. Zrobimy sobie najpierw prawą stronę. A później lewą. O, dobra. Mogę wyłączać. Bierzemy manitkę. Ty, a powiedz mi, gdzie to będzie wodzić w ogóle, bo to nawet... na to tak pole, to co w dzierżawie wziąłem, to pole, co ci mówiłem, dobra. To koło chałupy. To koło chałupy, dobra. Jak coś, nie? Dobra, no spokojnie, dobra. To tam będziesz widział, gdzie kupa. Dobra, jedziemy, pan Stasiu, tu teraz trochę poczeko. Moment, muszę się przestawić.
O, jest pięknie. Kurna, ja dawno nie jeździł manitką. Trzeba będzie sobie taką u nas na pewno coś kupić. Jakąś ładowareczkę ładną. A tu myślę, że będzie szła robota. Wo, jest. No powiem wam, ciężko ten obornik wyciągnąć, bo to kurzak. Ubite to takie. Dobrze, że chłopaki tutaj mają. O, jest git. Dobra, zamykamy. Podnosimy. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle wyjdzie, jeśli chodzi o ładowanie. Ja tutaj za dużego pola manewru nie mam, niestety. Wiecie co, podgłoszę sobie dźwięki, bo jednak manitka jest strasznie cicha. Głośność. O, myślę, że lepiej wam się takie rzeczy też ogląda. Mi też zresztą, nie słychać tych wszystkich kliknięć, nie kliknięć. Uuu, cię babka. Muszę uważać. Kurde, wiecie co, wjechałem źle, wjechałem idealnie na ten. O, teraz może. Czekajcie. Ale to będzie ciężka robota, nie współczuję chłopakom, dlatego oni nie mają takich wysokich przyczep. Lepiej by było tutaj tymi naszymi. Moment, zobaczymy sobie, jak to z kamery wygląda. Dobra, spoko, jest jakoś w miarę. Muszę chyba zamknąć. Dobra, git. Taka dzisiaj na spokojnie akcja, także no zastanawiam się i piszcie mi w komentarzach, czy kupuję przystawkę do naszego Newfoundlanda, właśnie do kukurydzy, żebyśmy to mieli, czy sobie jednak odpuszczamy i zbieramy sobie po prostu pieniążki. Choć fajna akcja by była, byśmy na pewno pojechali sobie do tych gospodarzy na wioskę, taka fajna akcja. Ale to trzeba normalnie, powiem wam, jestem w szoku. Jak to trzeba idealnie wszystko zrobić. O, trochę za mocno, żebym przycisnął na burtę. Prawie ją urwało. No i na pewno też, kurczę, z tym sprzętem. No to się dopiero zacznie, powiem wam. Ta seria się zacznie, jak wejdą tutaj krowy. Będzie mega dużo pracy. Ja już teraz w najbliższym... O Jezus Maria. W najbliższym czasie muszę zakupić sobie siewnik do kukurydzy, bo to już na wiosnę raczej nie będę brał nikogo w usługi, tylko będę starał się ogólnie robić wszystko sam, żeby no jak najmniej pieniędzy oczywiście tracić. No i przy okazji będę jeździł na też te usługi, będę chciał wtedy tym sprzętem, co mam, jeździć i robić sobie usługi jakieś fajne. Dlatego też zobaczymy, co z pieniędzy. Cały czas się zastanawiam, ile mam, kurczę, jeszcze powiem wam, do spłaty kredytu, ile tego muszę jeszcze wziąć, ile muszę spłacić. Wiem, że za dach miało iść właśnie z kredytu to wszystko, dlatego też muszę sobie zobaczyć na spokojnie, jak to tam mi to wszystko wyjdzie. Kurczę, nie lubię takich odcinków, gdzie ja się muszę skupiać. Dobra, widzę, że za więc już mi tu na tą szczepę nie wejdzie. Czekajcie. O, dobra. Pan Stasiu też ogarnia ładowareczkę, chyba. Kiedyś, bo tu pracował u nich. Dobra, czekaj ta. Stasiu! No, co ogarnie, tam? Ogarniesz ładowarkę? Tak. Dobra, to ja tak to... Wiesz co, to ja tak to biorę i jadę. Matko, ile my tu będziemy mieli tego obornika, to nawet nie pytaj. Się, bo tutaj będzie tego sporo. Dobra, my sobie ciśniemy powolutku, po kurniku, żeby nie było. Można by było zapalić sobie ładnie koguciki. I możemy otworzyć sobie wrota. Lepiej zresztą przeciąg będzie. Niech to wyjdzie. Dlatego widzicie, no tu chłopaki, naprawdę mądra inwestycja jest z kurnikami, że się pobudowali tak daleko czegokolwiek. Bo naprawdę, no ciężko by było. Bo jednak ten smród z kurników, nie ukrywam, czasami jak pojechałem nagrywać, no nieciekawie było. I no skarżą się ludzie naprawdę na zapach, który się wydostaje właśnie z tych kurników. Powiem wam, u nas w okolicy chciał też jeden taki pobudować sobie właśnie kurniki. No ale nikt się nie chce na to zgodzić. Nie ma się też co dziwić. Dlatego też no niektórzy u nas jak budują, to budują gdzieś, wiecie, bardziej w polu. Albo jak, tak jak właśnie u czubaka jest fajnie, bo tam każdy ma kurniki, więc
Nie ma tak, że ktoś, wiecie, komuś nie pozwoli wybudować, bo każdy praktycznie obok siebie stawia te kurniki, dlatego tam no, jest w ogóle taka dziupla kurników, że nie wiem, czy gdzieś jest taka w okolicy. W Polsce myślę, że tak, ale w okolicy, że gdzieś jest takie coś, nie? No każdy praktycznie ma kurnik, nie? Czy gęsiarnię jakąś, czy coś w tym stylu, czy indykarnię, ale to same praktycznie są wielkie, wielkie kurniki, nie? Naprawdę jestem w szoku. I to nie ma ilości, bo niektórzy mają po 5, po 6, po 8. Także naprawdę tu jest sporo, jak widzicie, tu chłopaki mam na razie 2, pewnie będą się z czasem rozbudowywać, też myślę, że z myślą to było kupione nawet to pole duże z blisko. Jest to spory teren. Kurde, nie mamy odbijania kierunku modu, myślę sobie troszeczkę kiedy przysiąść. Dobra, jesteśmy już na tym polu. Gdzie drugim wjazdkiem wjadę, bo jest szerszy. O, spoczko. Tu już po żniwach, jak widzicie. Dobra, myślę, że gdzie by tu zacząć sypać tą kubkę? Myślę, że tu by nie było głupią sprawą. Dobra, jest okej. Możemy tutaj sypać, kurde, koło tego. Także w następnym odcinku pewnie albo wywóz wapna, albo wywóz obornika. Bo tu wiecie, kościół blisko, wszystko, żeby nie marudzili, że śmierdzi. Dobra, jedziemy sobie już do pana Stasia zobaczyć, co tam się dzieje, jak se pan Stasiu radzi. Myślę, że później się zamienię, żeby nie było, i pojedziemy sobie też rusztusem. Ogólnie odcinek nie chcę, żeby też był zbyt długi, mordy, bo kurczę, dzisiaj chcę wam to wrzucić. Nie mam nic na dzisiaj praktycznie. Aż dziwne to wyszło, bo wczoraj byłem cały dzień do chłopaków, no, wszystko ponagrywaliśmy. Brączek to ma chyba na 3 dni odcinki. I tak jakoś teraz wyszło, że ja nie mam praktycznie nic. I kurczę, muszę sobie dzisiaj przysiąść i troszeczkę ponagrywać. Na pewno no, już dzisiaj będę miał troszkę więcej na następne dni. I myślę, że nie będzie żadnej przerwy, bo jak widzicie w ostatnim czasie no, naprawdę chcę cisnąć, żeby ten przynajmniej jeden odcinek dziennie był. Też widzę bardzo fajnie po aktywności, jak to fajnie wygląda wszystko. I że wam się to podoba, także to mnie najbardziej cieszy. I będziemy sobie tu, będę się starał, że po prostu ten odcinek codziennie był. Nieważne z czego, ale żeby był, bo widzę, że nawet te nowe serie, takie jak właśnie Konstrukcjon, się mega fajnie przyjęła. I też co, jeśli chodzi do Konstrukcjona, mordy, bo widziałem, że coś u Kazika pisaliście. To nie jest tak, że Kazik ściągnął, bo oni jeszcze to szybciej nagrali od nas. Po prostu akurat to jest taka gra, ogólnie moglibyśmy to nagrywać razem, ale będzie nam się ciężko po prostu zgrywać wszystkim naraz. Dlatego też Kaziu nagrywa z kim innym, ja nagrywam z kim innym, bo chłopaki u mnie są od rana, a Kazik jest w takich niesystematycznych godzinach. I teraz wiecie, chcieliśmy zrobić tą serię w trzech, aby to było tak, żeby częściej były te odcinki po prostu dla was. Dlatego też czasami musimy się dzielić i nie damy rady razem nagrywać. Ale powiem wam, że jeżeli będzie kiedyś moment i akurat Kazik będzie, to na pewno Kaziu z nami nagra. Także mordeczki, nie piszcie już tam Kaziowi, że ściągnął czy coś, no bo przecież każdy może nagrywać tą grę. Tak samo jak ja ściągłem od jakiegoś tam youtubera, czekajcie, jakiś tam duży, prawie 1 000 000 subów to nagrywał, no także ja też ściągnąłem. Także nie musicie mi tego pisać. Jak to tam wygląda? A pan Stasiu sobie chyba nie przyjeżdża, pierwszą ma pełną. O kurwa, Ursus na pełnej tam widzę. Dobra, ja idę zobaczyć, co tam pan Stasiu. Ty, Stasiu, aj, ciekawe, co tu. Ale wjechał chłop na kupę. Co jest, Stasiu? Widziałeś, no, tu ciężko pewnie, co? No. Ciężko widzę, właśnie kurna. Ciężko jest, ja byś mógł mi poładować trochę. Dobra, to ja. To nie wprawiony, dawno nie jeździłem, to. Dobra, to wiesz, ja to naładuj tam. Dobra, to ja będę ładował, tak to. Idę do środeczki. KKK. Ogólnie kurczę. W tej serii jest tak, że zawsze wiecie, a to odwalam coś na tych odcinkach i w ogóle, tak jest na praktycznie każdej serii, a tu tak jest właśnie inaczej. Powiem wam, lubię siebie w tamtej formie niż w tej, ale w tej nie idzie teraz tak za bardzo po odwale, bo staram się tu grać realnie, jeśli chodzi właśnie o pieniążki, o to wszystko. I dlatego też tak wiecie, człowiek chce, żeby jak najlepiej to wszystko wyglądało i czasami trzeba być normalnym, że tak powiem. Nie w każdej serii można sobie tak głupkować, mieszkować. No ale wiem, że i wy też wolicie oglądać takie wesołe odcinki. Tak samo nawet jak mieliśmy grać realnie w tym Konstrukcjonie, to powiem wam, że ostatnio pograliśmy sobie tak, no nierealnie, no były takie, ja, że dawno się tak nie uśmiałem. Czy u Grina, czy u Dawida, właśnie na odcineczkach. Dobra, czekajcie, tu jestem, tu nie zawrócę, muszę jeszcze się nadać bardziej. Fajnie, że to lusterko mi działa. O, no, nic nie mówiłem. Fajnie, zapeszyłem.
ciekawe, ile w ogóle tu wchodzi ten łyżek. O Jezus. Moment, muszę to zapiąć. Pan Stasiu gdzieś nam tam przeleciał w oddali. Kurczę. To jest naprawdę tu nisko. Trochę dużo mam tą ładowarkę, współczuję chłopakom. Tutaj ładować. Dobra. Dałem radę. Możemy troszkę sobie z zewnątrz pojeździć. Będzie to w miarę wyglądało. Patrz, nie mogę tej warstwy dolnej zabrać. Ale dobra, damy radę. O, pan Stasiu, żeby nie prześmiał, siadł już do ciągnika sobie na spokojnie. Czekajcie. O, teraz chyba będzie idealnie. O, wiedziałem, że teraz będzie spoko. Dobra. Ciekawy jestem, ile tam pan Stasiu ma ton. Czekajcie, spróbuję to wybrać. A. Dobra, mamy to, wydzierbałem. O, pan Stasiu Ursus odpalił. Czekaj, ta ostatnia chyba łyżka. Trzeba uważać, szkoda przyczepek naszych nowych. O, dobra, pełna. O, czekaj, Stasiu, bo mi widły się zaplątały. Dobra. O mój Jezu. No, Ursus ma ciężko. Dobra, możemy sobie teraz jeszcze tą stronę na spokojnie zrobić. O, cię babka. No to Ursus nieciekawie wygląda. Dobra. Ja chyba, że sobie tak zrobię. Chyba, że wiecie co, mamy już 20 ponad coś minut odcineczka. Nie wiem, czy zdążę jeszcze zrobić. A, dobra, zrobimy jeszcze spokojnie. I jeden, myślę, że uda mi się zrobić transport. Naładuję tutaj New Hollanda. I dopiero wezmę później od pana Stasia zestaw. O, patrzcie, jak idzie. Dobrze, dobrze jest. Jest robota na pełni. Oj, fajnie, mamy tą stronę wyczyszczoną. Ładnie to wygląda. Powiem wam, naprawdę starałem się, żeby jak to najbardziej realnie wyglądało. Nawet nie spodziewałbym się, że tak wyjdzie. Teraz właśnie farming bardzo fajny, ale tutaj źle wjechałem. Zapomniał ją, że tu tak wysoko jest. Dobra, wjadę tak. No właśnie, tak myślałem. Czekajcie jeszcze do przodu. Patrzcie, jak to chyba ta przyczepa była robiona z tej konstrukcji normalnie. O. Dobra, może ładowarka. Tutaj powinna dać sobie fajnie radę. W sensie, że akurat będę łapał się pomiędzy tą konstrukcją dachu. Patrzcie, żebym wam nie zapomniał dachu pokazać, ty Marcel. O Jezus, znowu się to zaczyna. Wysoka przyczepa. O, ale chyba tu jest dobrze. O, tu będzie lepiej tak ładować. Bo jest ten moment. Dobra, jednak nie. Ups, nie, 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 będzie słabo. Chyba, że będziemy sobie wjeżdżać, o. Będziemy musieli sobie wjeżdżać tą łyżką. I tak, muszę uważać, że tu lampy chłopakom nie zbić, bo by był przypał. Za blisko jednak tam trochę podjechałem. Dobra, no spokojnie. Ale długo, nie, ja muszę to przestawić chyba. No, czekajcie. Tak, tak. O, ładnie tu wybrał. Weźmiemy jeszcze od tej strony jak najbardziej. Tam już dawno na kurnikach nie byłem. U chłopaków.
Nie mogę też się zabrać coś za film. Niby nutę jakąś znalazłem, ale tak jakoś kurde dzień mam się wziąć. Nie wiem co jest z tymi filmikami z reala. Po prostu nie ma już chyba tej weny takiej jak kiedyś. Dobra, jeszcze wsiądźmy sobie, przeparkujmy jednak. Dobra, powoli Andrzeju. O, tu jaki fajny wjazdek miałem. Dobra, będzie chyba okej. Ciekawe, czy pan Stasiu się tu wyrobi do nas. My jeszcze tu mamy. To wtedy sobie Stasiu jak przyjedzie, zrobię tak, że Stasiu weźmie Newfoundlanda. O Jezus, lampa. No właśnie, jestem ten. Akurat nie tu trafiłem, co chciałem. O, mam siódma sypienie. Nie życzę nikomu takiej akcji, nie? Jak będziecie chcieli robić, zróbcie sobie poza odcinkiem. No jest naprawdę ciężko. Nie myślałem, że aż będzie tak wysoko. No ale zresztą chłopaki kurcze też jak na kurnika muszą sporo uważać, bo tu nie już nie cofną. Zbytnio, bo jest ściana, tu coś. Na górze są karniki, żeby tego nie pouszkadzać czasami. Jakieś wentylatory, no najczęściej tych większość rzeczy się zdejmuje, które zwisają sobie tak, żeby nie uderzyć, nie wiem, przyczepą czy właśnie ładowarką. To, tak jak ja teraz tutaj. Kurczę. I tam przyczepę wciągo. Się za bardzo oparłem na niej. Czekajcie. O, jedzie pan Stasiu. Pomagier. Czekajcie. O, trochę mi się wysypie, ale chcę już dosypać ją do pełna. Dobra, mamy ją pełną. Dobra, Stasiu przyjedzie, niech bierze mi Holanda. Zaraz mu o Jezus, zaraz mu powiem. Kurde. Już się przyzwyczaiłem na tym, na panelu. Jestem w szoku, jak ja chyba tu pod muzykę film zrobię. Dobra, czekajcie. Stasiu! No? Weźmiesz mi Holanda teraz jak coś, dobra? I już no pojedź, dobra. A ja to poczekaj, ja ci wyprowadzę. Dobra. Tutaj Stasiu, na lewo. Tutaj dawaj. Nie tak blisko. Tu do tej. To, bo tam będzie mi ciężko tak to znowu załadować. Dobra! Stój Stasiu! Gazi. Dobra. Dzięki. Dobra, to będzie mi ten zestawik. I teraz jak pojadę sobie na pewno Ursusem, to będę pamiętał, żeby wam. O, Stasiu, papierosków zapomniał wziąć. O, kurwa, burta urwana jak nic. Ty, czym już to tak wysypało? A, i o, to za daleko, żebym podjechał. Dlatego pewnie. Stasiu to jest dobry chłopak z Obocztyna. Musimy mu telefon właśnie, nie byliśmy jeszcze w tym tygodniu, bo za mało czasu było. Ale będę się starał pozakładać. Przy okazji od razu będziemy to może CB Radio ogarniemy, nie wiem, coś w tym stylu. Bo wiecie, czasami na CB Radio jednak te pola są oddalone. Nie wiem, czy będzie singać. Więc ten telefon panu Stasiowi się na pewno w jakiś tam sposób przyda, tak jak obiecałem. Fajnie, że żeście polubili tak pana Stasia. Czekaj, to co tu już jest tyle? Na przyczepie czy co? Coś się blokuje czasami, dobra. Czy
Czekajcie, tak było. No poładujemy sobie na myszce, musicie wybaczyć, będzie szybciej o wiele. Kurczę, tutaj nie wiecie co? Nie wiem, czy nie lepszym sposobem byłoby zakupienie albo następnym razem ogarnięcie coś takiego jak... O, jest piękny odcinek, ładowarka na dwóch kołach. Ogarnięcie czegoś takiego jak Weidemana, tej małej ładowareczki takiej, coś w tym stylu takiej małej ładowarki. Na pewno bardziej zwinno, wiecie, mniej będę brał na pewno tego obornika, ale jeśli chodzi o tutaj sterowanie na pewno w środeczku, to byłoby to o wiele, wiele lepsze. Bo jednak no, chłopaki jak tu na co dzień pracują, no to mają naprawdę wprawę. A ja tutaj, wiecie, od czasu do czasu tylko coś porobię. A za dużo żeśmy nie wysypali. Kurczę, wiecie co powinno być? No, fajnie jakby taki skrypt powstał, w którym przypuśćmy sypiemy, mamy coś na łyżce, nie? I jest taki moment, że już nie wiem, przypuśćmy jest full, ale ty sypiesz dalej i zaczyna ci się wysypywać na ziemię. Wtedy naprawdę by było coś fajnego, jeśli chodzi... Ja muszę tutaj ususem przejechać. Byłoby naprawdę fajnie, bo trzeba byłoby później te plony jakieś tam pozbierać. Trzeba byłoby też uważać, ile mamy na tych przyczepach i w ogóle. A tak to wiecie, sypie się, o, przestało sypać, znaczy, że już pełna i tyle, nie? A jednak moim zdaniem fajną sprawą byłoby to, aby... Kurna, Stasiek już wraca. To ja jeszcze nie załadowany. Opierdzielam się, Stasiu, zaraz mnie tu opierniczy pewnie. Ale nie, myślę, że do południa mamy fajnie zwiedziane. Właśnie, bo tak sobie myślałem nad tą serią mordeczki. Powiedzcie mi, co robimy tutaj z... O, właśnie, tak jak teraz mi się wysypało. Z czasem. Może, nie wiem, czy razy 15, no to już tak mamy oklepane na tamtych seriach, ale razy 30 będzie chyba za szybko na tą serię. Choć no, musicie mi powiedzieć, wtedy byśmy stawali wcześniej rano i kończyli późno wieczorem, więc byłoby to mega na pewno realne i odcinki nie byłyby wtedy zbyt długie, dlatego fajnie jakbyście napisali mi w komentarzach Jezi Stasiu, ale ładnie to wygląda. Napisali mi w komentarzach, jak to mordy zrobić, żeby wam też się mega fajnie oglądało. Ej, z tej przyczepy serio się wysypuje, jak się jakoś, nie wiem, za szybko chce sypać, coś w tym stylu. No zobaczcie, teraz znowu miałem taki problem, że praktycznie nie wiem, nie przysypałem gdzieś poza burtę normalnie. Tylko po prostu zacząłem szybko sypać i tak się stało, ale to na spokojnie się wszystko wyzbiera. Dobra, myślę, że to jest ta i to jest koniec. O Jezus Maria, pokrzywie burty w nowych przyczepach. Trzeba będzie wyklepać to wszystko. Czekajcie. Teraz to... Nie, no teraz będzie sypać idealnie. Dobra, następny już nie sypie, pan Stasiu się będzie bawił. To jest kurde bestia, nie? Dał sobie radę, na spokojnie widzę. Także piszcie coś z czasem, bo teraz tak sobie myślę, że te 30 nie byłoby wcale głupie, bo byśmy przypuśćmy zaczynali te odcinki o 6, nie wiem, o 7, wtedy panu Stasiowi by się najwyżej godzinę pracy pozmieniało. Pan Stasiu też czasami by, nie wiem, musiał zostać do późna, a czasami by też kończył wcześniej, więc myślę, że to by było spoko, no i cykl dnia i nocy by był na tej serii. Także można sobie myśleć, ale najgorsze by, no myślę, żebym hamował sobie czas gdzieś tak przed północą. Z racji tego, że nie chcę, aby mi tutaj zabierało kasę, no bo to jest nierealne, no nie mam gdzie u nas w nocy znam kasę zabierać z gospodarstwa czy coś takiego, nie? Ja sobie sam remontuję te maszyny i to wszystko, więc no ja na pewno nie mam zamiaru płacić. Ja i tak sobie odejmuję pieniądze tak na przykład za dzierżawę, czy za, nie wiem, kredyt, czy za jakieś różne tutorele odejmuję sobie sami. Nie chcę, żeby po prostu grani się tutaj wszaniała w to wszystko.
to trzeba uważać, tutaj się przyczepi, no nie. Nie rozbudzić do końca. Myślę, że teraz można już sypnąć. No tam chyba styknie tego obornika. Oddać. Dobrze. W każdym razie jak tu biegi się zmienia. Widziałem takiego bardzo fajnego Ursusa w internecie, ktoś robi. Oj, powiem wam bajka, nie? Jakby takie mody zaczęły wychodzić, jest tak mega realnie odskryptowany i no w ogóle wygląda, wszystko jest idealnie, nie? Naprawdę na tą serię, jeśli takie coś by wyszło jak najbardziej, nie? Na takiej serii by się taki ciągnik pojawił, no bo tu najbardziej realnie by się na takim czymś grało, nie? Wiecie co? Dobra, ja wiodę sobie polem. Zawrócimy i będziemy sypać. Dobra. Przepraszam. Sypna lewa. Przyczepa numer 1. Dobra. Nice. Aha. O, to powiem wam, że naprawdę te sypanie w przyczepach jest mega ogarnięte. Czyli czekajcie, jeżeli sypię na lewą i to jest tył, to tył powinien być na lewą. No, tak myślałem. No, już kolejna przyczepa, która mi tak robi. Szkoda, że tak właśnie jest. To jest takie małe niedociągnięcie, jednak przyczepa jest naprawdę mega bardzo ładna. Ale takie niedociągnięcie już psuje. Czyli wystarczy, że tu też będę sypał na tył, a będzie sypało na lewą. No, musicie wybaczyć, że tak jest, ale to już jest niestety nie moja wina. Jakąś tam chałtkę mam usypaną, myślę, że... O, jest i pan Stasiu, to od razu Stasiu też ich sypie tutaj, muszę mu zrobić. Tutaj, Stasiu. Dobra. Kurwa, nie wyciągnę tej przyczepy zaraz. No tam wywrotka daje sobie fajnie radę. Pokażmy Stasia tutaj. O, no spokojnie, myślę, że to sobie kipuje. Dobra. No i gitara. Dobra, będzie git. Będzie super. Dobra, Stasiu już tu wykipował. Lecę wam mordy pokazać dach. Kończymy sobie, bo ja nie wiem jak ja wrzucę ten odcinek wam. Także jak widzicie, no tak zaczął powoli powstawać. Troszkę już jest, to chłopaki tutaj działają. Już teraz ładna pogoda, ostatnio dopisuję, to chłopaki działają sobie pełną parą. Z tej strony chyba mają więcej już położone. A nie, wcale nie tak dużo. Bo jak widzicie, z jednej na drugą sobie lecą cały czas. Także no robota wre. Co tam, Stasiu? Co to za przerwa, panie, w pracy? I przyszłem dach pokazać, bo kończę odcinek. No tak. Idę, wiesz co? Idę zobaczyć ten, jak tam u nas na tym polu. Jak dużo tego wyszło obornika? No trochę jest. O kurde, chyba starczy, nie? No tak mi się zdaje, nawet nie wiem, czy nie za dużo. No jak galanta kupa jest, no to dużo trzeba dać w tym sezonie, no bo jednak wiesz... A to będzie kukurydzę pewnie, co? No tu chyba pod kukurydzę już poleciłem, bo to by było dobrze właśnie na kiszonkę to kosić, nie? Albo damy sobie, to moje pole, nie? Jest bardziej zadbane. No zobaczymy sobie, zobaczymy jeszcze jak to wszystko wyjdzie. No kupa jest galanta. Odcinek troszkę zmulony, ale no od tego tak samo jak akcja Bele, czy akcja Obornik, jeszcze dzisiaj na przykład taki, no to akcja troszeczkę wymagała od nas poświęcenia, żeby pomyśleć jak to zrobić, ale dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. W dzisiejszym odcinku się z wami żegnamy i czekajcie sobie na kolejne, bo na pewno będzie się działo. Dzięki wielkie, do kolejnego, na razie, trzymajcie się, cześć! No siemka!